dobry, Ewa Schmidt. Witam Państwa po dwutygodniowej przerwie i zapraszam na wiadomości. Nietypowe zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Piątek, 24 czerwca, godzina 9:00. Niesamowity upał już od rana na placu apelowym Zespołu Szkół Mechanicznych, licznie zgromadzona społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Niby wszystko po staremu. Uroczysta akademia, flaga na maszt, hymn narodowy, prezentacja gości. Potem świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla najlepszych uczniów. Następnie podziękowania za współpracę dla komendanta chówca ZHP Ryszarda Kańtocha i ojca Mieczysława Lenarda, dyrektora Franciszewskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom. No i właśnie, w czasie, gdy ojciec Mieczysław kieruje do społeczności mechanika krzepiące Słowo Boże, ktoś rzuca hasło o rozszczelnieniu gazu w pobliżu. Nie tracąc zimnej krwi, dyrektor Jan Łata podchodzi do mikrofonu i zarządza ewakuację na Aleję Śląską. To się dzieje naprawdę, mówi. Podrywają się członkowie służb mundurowych, przybyli na akademię. Biegną do swoich obowiązków. Komendant Kańtoch kieruje młodzież do miejskiego parku. Nie ma paniki i chaosu, jedynie konsternacja i niedowierzanie. W otoczeniu przyrody w zielonej parkowej scenerii przewodnicząca szkoły Natalia Haszczewska kontynuuje program akademii. Telewizja Głubczyce i fotoreporter Mateusz Kitka wszystko rejestrują. Jak się później okazało, w czasie budowy boiska w szkole podstawowej nr 1 operator koparki uszkodził gazociąg biegnący na terenie placu budowy. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Awarię usunięto, a relację zakończenia roku szkolnego w głubczyckim mechaniku już niebawem obejrzycie Państwo na naszej antenie. Piękna pogoda, lato w pełni. Co wykorzystują władze Urzędu Miejskiego w Głubczycach? Dzień dobry Państwu. Rozpoczął się jeden z planowanych przez nas remontów na terenie miasta. Robimy ulicę Fabryczną. W ramach tego remontu zostaną wykonane nowe chodniki, a także nawierzchnia. Koszt tych robót to jest 118 tysięcy złotych. Przetarg wygrała firma z Głubczyc. Termin zakończenia koniec lipca. Mam nadzieję, że i termin zostanie dotrzymany i robota zostanie porządnie wykonana. To w jakiś sposób połączy się w logiczny ciąg tutaj od ulicy Kościuszki, nowe nawierzchnie, nowe chodniki, Kościuszki, Fabryczna, do ulicy Pocztowej, na której też zrobiliśmy nowy chodnik w stronę ulicy Wodnej, więc będzie już taki jakby kawałek miasta miał nowe nawierzchnie i nowe chodniki. Pełną parą idą również prace na ulicy Sudeckiej. Państwo, jesteśmy na ulicy Sudeckiej. Remont tej ulicy rozpoczął się końcem sierpnia. Jest to największa inwestycja, jaką robimy w naszej gminie w tym roku. Koszt jej to jest 1,5 miliona złotych. Połowę z tego dostaniemy jako dofinansowanie z państwa, z tych tak zwanych schetynówek. W ramach tego remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia, nowe chodniki, ale tak jak powiedziałem, remont zaczął się wcześniej. Zanim przystąpiliśmy do remontu w ubiegłym roku, wodociągi nasze wykonały tutaj wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w niezbędnym zakresie, a w tej chwili wykonywana jest jeszcze już przez firmę, która wygrała ten przetarg, firmę z Głubczyc, wykonywana jest jeszcze kanalizacja deszczowa. Tu oczywiście są utrudnienia dla mieszkańców, no ale tak to jest, jeżeli chcemy zrobić coś porządnie, czyli chcemy pierw zrobić to, co jest pod ziemią, żeby potem nie naprawiać tego, kiedy będzie już nowa nawierzchnia, to trzeba to jakoś znieść. Mam nadzieję, że firma tu się sprawi i że zostanie dotrzymany termin. Termin wykonania, zakończenia tych robót to jest koniec września i wtedy będziemy mieli całą ulicę zrobioną już tak, jak się należy. Ten remont obejmuje tutaj całą ulicę Sudecką aż do skrzyżowania z tą drogą na Branicę, czyli zostanie wykonany także kawałek tej dodatkowej drogi szutrowej, która utrzyma nawierzchnię asfaltową. To jest też, będzie dojazd do ulicy Świętokrzyskiej, na której też część nawierzchni zostanie wykonana. W poniedziałek 12 lipca na cmentarzu komunalnym w Głubczycach przy pomniku Sybiraków oraz kamieniu pamięci uroczyście obchodzono 73. rocznicę mordu ludności polskiej na Wołyniu. Spotykamy się przed pomnikiem i kamieniem pamięci w Głubczycach w dniu 73. rocznicy mordu ludności polskiej na Wołyniu,
której symbolem stały się wydarzenia z dnia 11 lipca 1943 roku. Ofiarami zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób. Ofiara ich życia wzywa nas w tych rocznicowych dniach do szczególnie głębokiej refleksji. W całej Polsce odbywają się różnego rodzaju uroczystości związane z tym tragicznym wydarzeniem, od uroczystych mszy świętych, marszów pamięci, koncertów, spotkań oraz apelów pamięci. My obecni tutaj pragniemy dzisiaj oddać hołd niezwykle niewinnie pomordowanym u stóp kamienia Kresów i pomnika Sybiraków. Niech ta pamięć i ten dzień zostanie w naszej pamięci. Nie o zemstę, lecz o pamięć woją ofiary tamtych dni. Dziś oddamy ich hołd, uczcimy ich pamięć, złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Już w najbliższym czasie na antenie naszej telewizji reportaż z tej uroczystości. Informacje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawi nam dzisiaj kapitan Mateusz Szymuś. Od 3 do 10 lipca bieżącego roku odnotowaliśmy w sumie 8 zdarzeń, w tym 2 pożary, 5 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. W dniu 3 lipca otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze stodoły w Babicach. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia strażaków cała stodoła była objęta ogniem. Pożar zagrażał sąsiadującym budynkom gospodarczym, wobec których podjęto działania w obronie poprzez podanie 3 prądów wody. Pożar został ugaszony, w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. 7 lipca dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o wypadku 2 samochodów osobowych na trasie Bernacice-Sucha-Psina. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 kobiety, którym strażacy udzielili pierwszej pomocy i przekazali zespołom ratownictwa medycznego. Strażacy w minionym tygodniu ponadto gasili wysypisko śmieci w Babicach, na które zostały wywiezione zgliszcza spalonej tydzień wcześniej stodoły, oraz otwierali mieszkanie na prośbę policji przy ulicy Kochanowskiego w Głubczycach, usuwali powalone drzewo z jezdni na drodze krajowej nr 38 w miejscowości Widok oraz na drodze powiatowej nr 1262 trasa Raków-Tłustomosty oraz wypompowywali wodę z zalanej piwnicy w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego. Dziękuję za uwagę. Tegoroczna matura w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach wypadła na przysłowiową 6. Z wielką radością chciałbym powiadomić wszystkich Państwa o świetnych wynikach, jakie uzyskała nasza szkoła, Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Głubczycach w ostatniej sesji egzaminów maturalnych. Warto powiedzieć, że te wyniki mają 2 oblicza. Z jednej strony wysoka zdawalność tego egzaminu, a z drugiej strony wyniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów. I tutaj z dumą i z radością w imieniu wszystkich nauczycieli pracujących w tej szkole, a także uczniów, chciałbym powiedzieć, że to są najlepsze wyniki, jakie uzyskaliśmy w ostatnim dziesięcioleciu w naszej szkole. Chciałbym Państwu tutaj zaprezentować te wyniki i 2 słowa o nich powiedzieć. Jeśli chodzi o zdawalność naszego egzaminu, to wyniosła ona 89,7% i jest o 10,4% lepsza od wojewódzkich wyników egzaminu. Tutaj warto zwrócić uwagę, że także jest o 5,5% wyższa od średniej wojewódzkiej wszystkich liceów ogólnokształcących. To jest dla nas bardzo ważny i bardzo istotny współczynnik. Już od wielu lat wyniki w tym zakresie mamy wyższe od średniej wojewódzkiej. Przy okazji warto powiedzieć, że nasza średnia jest wyższa o 25% od średniej powiatowej, w tym o 12,2% wyższa od średnich uzyskanych przez licea ogólnokształcące. Bardzo ważnym elementem tego sukcesu jest to, że wyniki uzyskane na egzaminie na poziomie podstawowym, które warunkują zdanie egzaminu maturalnego, mamy wszystkie wyższe od średnich i wojewódzkich, i średnich
krajowych, co wskazuje na to, że praca naszych nauczycieli z uczniami jest bardzo, bardzo dobra. Warto też wskazać rzecz niezwykle ważną, osiągnięcie na poziomie rozszerzonym z poszczególnych przedmiotów. I tutaj, jak Państwo widzicie, mamy bardzo dobre efekty. Widać na przykład, że takie przedmioty jak biologia, geografia, czy też inne są wyższe od tych, które uzyskali inni uczniowie w województwie. Niezmiernie ważnym aspektem uzyskanych wyników są osiągnięcia na poziomie poziomów rozszerzonych. I tutaj bardzo dobra wiadomość dla naszych uczniów, dla nas wszystkich. Z angielskiego, z matematyki, z biologii, z geografii, z historii, z informatyki i z WOS-u nasze wyniki są wyższe od średnich uzyskanych w województwie i w kraju. A i chemia, i fizyka mają także wyniki wyższe niż średnie uzyskane w województwie opolskim przez licea ogólnokształcące. Wszystkie te dane, wszystkie te wyniki napawają nas dumą i cieszymy się bardzo z tego, że praca w naszym liceum jest tak dobra i przynosi tak dobre efekty. Wszystkich tych, którzy się jeszcze wahają, czy przyjść do naszej szkoły, bardzo serdecznie zapraszam. Mamy nowe perspektywy, nowe pomysły na kształcenie w ramach ścieżek edukacyjnych. Nabór jeszcze trwa. Serdecznie zapraszam. Przy tej okazji chciałbym jeszcze powiedzieć, że mamy inne dobre wiadomości. Praca artystyczna w naszym liceum przebiega nadal na bardzo wysokim, można powiedzieć, międzynarodowym poziomie. Nie dość, że już od dziesiątków lat osiągamy świetne wyniki w pracy z młodzieżą, to tym razem doszły do tego jeszcze wyniki osiągnięte przez chór absolwentów naszego liceum. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że absolwenci są dla nas bardzo ważni. To właśnie z myślą o nich pracujemy w naszej szkole i ich sukces, ich powodzenia są dla nas wielką nagrodą i wielką radością. A przechodząc do konkretów, pod koniec czerwca byliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach i nasz zespół absolwentów przy wsparciu tegorocznych także absolwentów zdobył 2 srebrne dyplomy w kategorii muzyki współczesnej oraz w kategorii muzyki sakralnej. Serdecznie się cieszymy i gratulujemy naszym starszym już wokalistom śpiewającym w naszym głubczyckim zespole. Jednocześnie chciałbym przekazać dobrą, bardzo dobrą wiadomość. Nasz tegoroczny absolwent, o którym tutaj już była mowa, także w telewizji Pogranicze, dzięki uprzejmości pana Mariana Pospiszela, nasz absolwent Bartosz Dereń, który kończył nasze liceum ucząc się w trybie indywidualnym, no osiągnął wspaniały wynik, bo i drugi rezultat w naszej szkole, jeśli chodzi o ranking najlepiej zdanych egzaminów maturalnych, a co ważne, dostaliśmy już oficjalne potwierdzenie, że dostał się na Politechnikę Opolską, na informatykę. Wszystkie formalności zostały już załatwione i cieszymy się, że Bartek będzie mógł naukę kontynuować. Wszystkiego dobrego Państwu i wszystkim młodym naszym wspaniałym uczniom. 1 lipca w Głubczycach gościliśmy kolarzy 18. Raciborskiego rajdu dookoła Polski. Jest to rajd nietypowy, ponieważ uczestnikami tego rajdu są członkowie środowisk trzeźwościowych. Nazywam się Leszek Mazurek. Ja jestem Stanisław Strojwon z Raciborza. Dnia 1 lipca 2016 roku dzisiaj wystartowaliśmy 18. edycją rajdu raciborskiego dookoła Polski. Jest to rajd środowisk trzeźwościowych. Pierwszy etap jest właśnie tutaj w Głubczycach. Przyjechało nas 30 osób, z tym, że na nocleg zostanie nas trochę mniej, bo w dalszym rajd pojedzie około 20 osób. Ten rajd jest kontynuacją rajdu, który zaczął nasz kolega już świętej pamięci Marian Niewiadomski. Po raz 18, jak już komandor wspowiedział, jechał. Piękna idea, objechać po prostu Polskę dookoła i po prostu pomagać ludziom. Spotykamy się w grupach AOS-kich, ludzie nas czekają na trasach, znają nas, jesteśmy rozpoznawalni, naszą nyskę również znają, bardzo rozpoznawalna jest. No, czekają po prostu, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami, prawda, z walką, ze zwalczaniem problemów alkoholowych. No, ja uczestniczę, jakoś tak mi przypadło w tym roku wicekomandorstwo.
Jestem zaszczycony, bo jestem z Raciborza i to tak zwany raciborski rajd środowisk szczęśliwościowych dookoła Polski. Tak jak wspomniał Stanisław, był to pomysł Mariana Niewzomskiego, który 3 lata temu właśnie umarł, a my, no, mamy, ja mam z tego radość taką, że mogę kontynuować właśnie to jego dzieło i w tym roku jestem komandorem tego rajdu. Tak jak Stanisław też wspomniał, właśnie spotykamy się w 90% ze środowiskiem trzeźwościowym. To jest z grupami AA i klubami abstynenta. Rajd zakończy się 6 sierpnia, też w Raciborzu. I no, mamy taką nadzieję, że wszystko pójdzie fajnie i będzie ok. W sobotę 9 lipca na kempingu Zalewu w Pietrowicach odbyły się wojewódzkie zawody w piłce plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Głubczyce, połączone z festynem dla krwiodawców i ich rodzin. Przybyli tu krwiodawcy z różnych zakątków Opolszczyzny, by móc się integrować, a także sprawdzić się w różnych konkurencjach sportowych. Impreza została zorganizowana przez Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Głubczycach na czele z prezes Elżbietą Kubal. Sportowym zmaganiom towarzyszył piknik w plenerowej scenerii jeziorka i pobliskiego lasu. W pikniku brała udział 120-osobowa grupa. Po spartakiadzie w Trójboju wiceburmistrz Kazimierz Bedry wręczył puchary i dyplomy zwycięzcom. Miło nam poinformować Państwa, że pierwsze miejsce w tych zawodach zdobyła drużyna z Głubczyc. Z krwiodawcami spotkał się gość niecodzienny, podróżnik Janusz Strzelecki-River, stacjonujący na kempingu w Pietrowicach, jako przystanku w swojej wyprawie przez świat. Stanowił nie lada sensację, dzielił się swym podróżniczym doświadczeniem. Krwiodawcy to skromni bohaterowie, nie pragną rozgłosu, a oddawanie krwi traktują jako posłannictwo w szlachetnym geście człowieczeństwa, ratują życie innym. Krew to dar życia, którym chcą się dzielić. Prezes Elżbieta Kubal składa serdeczne podziękowania całemu zarządowi Klubu Honorowych Dawców Krwi zaangażowanemu w organizację przedsięwzięcia. Jest wdzięczna zakładowi komunalnemu za udostępnienie obiektu, a urzędowi miejskiemu za ufundowanie pucharów. Dziękuję także wszystkim sponsorom za otwarte serce i życzliwość. W niedzielę 3 lipca na estradzie przy Ratuszu Miejskim w Głubczycach licznie zgromadzona publiczność obejrzała barwny program rozrywkowy pod tytułem Kabaretowo-muzycznie-wakacyjnie w reżyserii Marii Farasiewicz. To kolejny niedzielny występ w ramach sceny plenerowej Głubczyckich Dni Kultury, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury. W 3-godzinnym programie zaprezentowano piękne przeboje z motywem lata w wykonaniu Marii Farasiewicz, Beaty Krzaczkowskiej oraz Mieczka Zająca przy akompaniamencie klawiszowym Mariana Barzyńskiego. Ponadto wystąpili tancerze Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance Center Filia Mok, jak i dzieci ze Stowarzyszenia Głubczyckich Romów pod kierownictwem Bronisławy Mirgi. Kilku porcji humoru dostarczyli aktorzy Teatru Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych, a hip-hopowe piosenki Kamila Kaźmierczaka znalazły aplauz zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Niespodzianką wieczoru było pojawienie się na scenie przybyłego w rodzinne strony tenora Witolda Matulki, który wywołany z widowni zaśpiewał ku radości widzów pieśń neapolitańską i słynne Brunetki Blondynki. Nawet deszcz nie był w stanie zepsuć tego rozrywkowego wieczoru. Żywiołowo reagująca publiczność nie szczędziła braw występującym. 24 uczniów wraz z 4 opiekunami zespołu szkół w Lisięcicach pokonało szlak rowerowy wzdłuż polskiego wybrzeża. Dwutygodniowa wyprawa zorganizowana w dniach od 29 maja do 13 czerwca łączyła w sobie codzienną aktywność fizyczną, niepowtarzalną przygodę oraz naukę, gdyż wyjazd miał formę zielonej szkoły. Pomysłodawcą, organizatorem i kierownikiem tej innowacyjnej w szkole w Lisięcicach aktywności fizycznej był dyrektor placówki Tadeusz Wojciechowski. Po ogłoszeniu w szkolnym środowisku pomysłu organizacji rajdu jego honorowym patronem został burmistrz Głubczyc Adam Krupa. Rajd odbył się pod hasłem Jedziemy dla Głubczyc, a sam projekt działania nosił tytuł Szkoła na dwóch kółkach. Uczniowie w trakcie tego rajdu realizowali też obowiązek nauki, uczestnicząc w zajęciach z opiekunami, korzystając z internetowej platformy edukacyjnej. Rajd nie odbyłby się, gdyby nie liczni sponsorzy, jak i burmistrz Głubczyc, którym za pośrednictwem telewizji Pogranicze wszyscy uczestnicy rajdu bardzo serdecznie dziękują. Dla głubczyckich strzelców nie ma wakacji.
30 czerwca na zaproszenie dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownika Adama Słodczyka, strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce imienia pułkownika Stanisława Glińskiego wzięli udział w uroczystych obchodach święta brygady. Program uroczystości zawierał m.in. mszę świętą w intencji żołnierzy pracowników wojska i ich rodzin, uroczystą zbiórkę pododdziałów, koncert orkiestry reprezentacji Sił Powietrznych z Poznania. Najważniejszym momentem uroczystości było podpisanie dokumentu o współpracy z amerykańską jednostką, która stacjonuje w Niemczech. Nie zabrakło tradycyjnej żołnierskiej grochówki, a chętni mogli zwiedzić jednostkę w ramach Dni Otwartych Koszar. Natomiast 20 czerwca strzelcy wraz z młodzieżą klasy liceum ogólnokształcącego w Kietrzu o profilu mundurowym, nad którą to jednostka sprawuje patrona, zwiedzili stopnie wodne nadzoru wodnego w Krapkowicach. Zajęcia zorganizował i przeprowadził Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem zajęć było szeroko pojęta edukacja ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Strzelcy zapoznali się także ze specyfiką pracy na stopniu wodnym. Uczestników zajęć zapoznano ze śródlądowymi urządzeniami hydrotechnicznymi, to jest jazy, zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki. Strzelcy mieli okazję przejścia suchą nogą pod dnem rzeki na drugi jej brzeg, a także przepłynięcie statkiem inspekcyjnym Mazurek po Odrze. Zajęcia organizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zawsze pozostawiają po sobie pozytywne wrażenie. Tego typu ćwiczenia weszły na stałe do kalendarium zajęć głubczyckich strzelców. 25 czerwca w Lesie Marysieńka, w byłej restauracji, a obecnym muzeum, Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce dokonał podsumowania minionego sezonu połączonego ze strefą kibica i serią zabaw. Oglądaliśmy mecz Polska-Szwajcaria. Miniony sezon zakończyliśmy wieloma złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami. Wynik ten zawdzięczamy naszym zawodnikom, ale zaangażowanie ich rodziców miało również wielki wpływ, za co im dziękuję. Szczere podziękowania należą się burmistrzowi Głubczyc, Komisji Sportu, staroście głubczyckiemu, dyrektorowi ZOKiS, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół w Pietrowicach. Ich wkład i zaangażowanie w rozwój intelektualny i sportowy naszych dzieci i młodzieży jest znaczący i bez nich takie wyniki sportowe nie byłyby możliwe. Ze sportowym pozdrowieniem, Janusz Hołda, OS. W dniach od 24 do 26 czerwca w Cluj na Poka w Rumunii odbył się 7. Puchar Europy Taekwondo w 4 konkurencjach sportowych. Walki indywidualne i drużynowe oraz układy indywidualne i drużynowe. W zawodach brało udział 39 związków narodowych i klubów sportowych. W klasyfikacji medalowej klub sportowy Taekwondo Głubczyce zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z Węgierską Federacją Taekwondo, a wyprzedzając Bułgarski Związek Taekwondo. W klasyfikacji medalowej klub KST Głubczyce zajął 1. miejsce przed klubami z Rumunii. Sukces jest tym większy, że po ostatnich mistrzostwach świata Rumunia była najwyżej sklasyfikowanym państwem Europy. Najlepszą zawodniczką pucharu w kategorii seniora została Kamila Ciechanowska, KST Głubczyce, zdobywając 2 złote medale, a w kategorii juniora Kinga Sztucka i Olga Jabłońska, obie z KST Głubczyce. Wyniki naszych zawodników w kategorii seniora. Kamila Ciechanowska, 1. miejsce układy i 1. miejsce walki do 56 kg. Paulina Szpak, 1. miejsce walki do 68 kg i 2. miejsce układy. Michał Jano, 1. miejsce układy i 2. miejsce walki do 63 kg w kategorii juniora. Olga Jabłońska, 1. miejsce układy, 2. miejsce walki do 60 kg i 2. miejsce walki drużynowe. Kinga Sztucka, 1. miejsce walki do 55 kg, 3. miejsce układy i 2. miejsce walki drużynowe. Daria Baran, 2. miejsce walki drużynowe i Natalia Katańska, 2. miejsce walki drużynowe. Łącznie zdobyliśmy 11 medali, w tym 6 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Wielkie gratulacje za wspaniałą postawę i godne reprezentowanie nas w Europie. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie naszego startu Adamowi Krupie, burmistrzowi Głubczyc. Na Święto Lipy w dniach od 15 do 17 lipca zapraszają wszystkich Państwa mieszkańcy Klisina. W programie między innymi...
W piątek, 15 lipca, zabawa taneczna z zespołem Legato. Sobota, 16 lipca, turniej mini piłki nożnej, rozpoczęcie klubowego turnieju Darta, zabawa taneczna oraz Teatr Ognia. Niedziela, 17 lipca. Dalszy ciąg turnieju mini piłki nożnej. Spotkanie z senatorem RP. Przemarsz uczestników festynu Aleją Lipową. Turniej Darta Sołec. Występ grupy Muzozaury z Głupczyc. Koncert Johnny Kentucky Band. Oraz zabawa taneczna z zespołem Legato. Zapraszamy. Ojcowie karmelici z Baborowa zapraszają na uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. W sobotę 16 lipca, Dzień Matki Bożej Szkaplerznej w Baborowie. Msze święte odprawione zostaną o godzinie 8 i 18, a uroczysta suma odpustowa o godzinie 11. Po każdej mszy świętej będzie możliwość przyjęcia szaty Marii, którą jest szkaplerz święty. Po południu o godzinie 14 na placu klasztornym przy ulicy Tadeusza Kościuszki ojcowie karmelici zapraszają wszystkich na Karmelitański Dzień Jedności. W programie dnia przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Nasze świętowanie swoim występem uświetnią m.in. zespół kaparetowy Trutnie z Zakopanego, artyści Piwnicy pod Barami w Krakowie, zespół ewangelizacyjny New Life. Wszystkich parafian i gości zapraszamy serdecznie do wspólnego grillowania, biesiadowania, tańca i śpiewu, w tym jakże radosnym i rodzinnym przeżywaniu naszego święta. Podpisali ojcowie karmelici z Baborowa. I tradycyjnie już na zakończenie naszych wiadomości, myśl pozytywna na najbliższy tydzień. Złość i gniew to znaki strachu. Zniknie on, jeśli spotka się z miłością. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie.